Nowe parkomaty w Katowicach zwiastują jedno. Prawdopodobnie już pod koniec tego roku miasto rozszerzy strefę płatnego parkowania. Za możliwość postoju w strefie zapłacą nawet mieszkańcy ulic, które wejdą w skład nowego płatnego obszaru. Mieszkam tutaj, bo muszę płacić, to jest chore. Ale znowu przyjeżdżają ludzie tutaj do tych firm na przykład i ja na przykład przyjeżdżam, nie mam miejsca, żeby zaparkować. I tak jest często ja. No i muszę potem jeżdżę sam i szukam gdzieś miejsca swoim autem firmowym albo swoim prywatnym. Jak to nie będzie duża opłata, no to niestety wybierasz centrum miasta, płacisz. Mieszkasz w centrum miasta, płacisz. Opłaty dla mieszkańców strefy płatnego parkowania rzeczywiście nie będą wysokie. W ścisłym centrum, gdzie zacznie obowiązywać śródmiejska strefa płatnego parkowania, mieszkający w niej katowiczanie zapłacą za abonament 20 zł miesięcznie lub 50 zł kwartalnie. Z kolei na szerszym obszarze, czyli pozostałej części Śródmieścia na Koszutce, części Zawodzia i osiedla Paderewskiego miesięczna stawka wyniesie 10 zł, a kwartalna 25. Abonamenty będą wydawane na podstawie adresu zameldowania. Każdy, kto wykupi taki abonament w nowej śródmiejskiej strefie płatnego parkowania lub strefie płatnego parkowania, będzie mógł zaparkować na całym jej obszarze, a nie tylko przy swoim domu. To jest założenie, które na wniosek mieszkańców wprowadziliśmy, bo rzeczywiście przy tej małej rotacji, która była w mieście, trudno było po południu, wracając do siebie do domu, znaleźć miejsce na zaparkowanie swojego pojazdu. Inne ważne zmiany w polityce parkingowej Katowic to wyższe stawki za postój. W ścisłym Śródmieściu będzie to 6 zł za pierwszą godzinę, a w tak zwanym obwarzanku centrum 4 zł. Zmiany, które chcemy wprowadzić, także przyczynią się do tego, że ci, którzy rzeczywiście przyjeżdżają na godzinę, czy półtorej, czy dwie i spieszą się, będą mieli znacznie mniej problemów ze znalezieniem wolnego miejsca i załatwieniem swoich spraw bezstresowo. Znacznie drożej niż dla mieszkańców będzie dla przedsiębiorców, których główna siedziba znajduje się w centrum Katowic. Ci za możliwość zaparkowania obok firmy będą musieli co miesiąc płacić 900 zł. Kolejnym aspektem rewolucji parkingowej w Katowicach jest likwidacja około 1500 miejsc parkingowych, które nie były dostosowane do obecnych przepisów ruchu drogowego. Mowa tu na przykład o miejscach, które znajdują się mniej niż 10 metrów od przejść dla pieszych czy skrzyżowań. Tam to wszystko likwidujemy, zabezpieczamy po to, żeby po pierwsze dostosować do przepisów, a po drugie, chyba moim zdaniem ważniejsze, poprawa bezpieczeństwa pieszych. Ten obszar dotyczy ścisłego centrum miasta. Dodatkowo w przyszłości urzędnicy mają zająć się dzikimi parkingami, takimi jak na przykład w rejonie Pawła, Wodnej i Górniczej, czy długoletnim tymczasowym parkingiem przed superjednostką. Wszystkie powyższe pomysły muszą jeszcze zatwierdzić radni. Nowe zasady parkingowe mają zacząć obowiązywać najwcześniej na przełomie listopada i grudnia 2023 roku. Obrońcy Żabich Dołów spotkali się z wojewodą śląskim. Przedstawicielki inicjatywy Ratujmy Żabie Doły złożyły w Urzędzie Wojewódzkim petycję, pod którą podpisało się prawie 13 tysięcy mieszkańców z całego regionu. Strona społeczna domaga się wzmożonej ochrony prawnej terenu, który jej zdaniem jest zagrożony. Proponują objęcie Żabich Dołów statusem rezerwatu lub parku kulturowego. To miałoby zapobiec ich degradacji. Historia pokazuje, że w takiej formie, w jakiej obecnie są chronione Żabie Doły, czyli Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy, to jest za mało. Bo skoro część tego terenu jest w rękach inwestora, to my możemy w każdej chwili się spodziewać, że ten inwestor zechce sobie po prostu robić ze swoją ziemią, co tylko zapragnie. Dlatego nasze kroki zmierzają ku temu, żeby ta ochrona była mocniejsza. Może potrzebny jest jakiś wyższy status ochrony tego miejsca. Spotkanie wojewody ze stroną społeczną odbyło się za zamkniętymi drzwiami, jednak najważniejsze dla obrońców zielonego terenu jest fakt, że w ogóle do niego doszło. To pokłosie informacji o wydaniu przez wojewodę firmie z Bytomia zgody na rozbiórkę nasypów kolejowych wpisujących się w krajobraz Żabich Dołów. Od 2018 roku na mocy uchwały Rady Miasta Chorzowa ten obszar jest zespołem przyrodniczo-krajobrazowym. Jak przekonuje rzeczniczka prasowa wojewody, żadnej zgody na rozbiórkę nie było, a sprawa jest rozpatrywana. Co innego mówił prezes firmy, która jest właścicielem terenu. Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego też wkroczył do akcji. Właściwie wszystkie służby, które tutaj mogą działać, zostały wysłane, by jak najpilniej i dokładnie rozpatrzeć wszystkie dokumenty związane z tą sprawą. Także w miarę, kiedy będą pierwsze wnioski, pierwsze decyzje, to będziemy Państwa informować. Wprawdzie rzecznik wojewody twierdzi, że decyzji nie było, ale do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach zaskarżyła ją Rada Miasta Chorzowa. Kilka dni później wojewoda poinformował, że wszczyna postępowanie administracyjne, by ponownie rozpatrzyć wniosek prywatnego przedsiębiorcy o wydanie zgody na rozbiórkę nasypów kolejowych. Jak się okazuje, sprawy te kolidują ze sobą, a korzystnym dla postępowania wszczętego przez wojewodę rozwiązaniem byłoby wycofanie przez Chorzów skargi.
Strona społeczna nie jest w pełni usatysfakcjonowana ustaleniami z wojewodą, ale padły deklaracje dalszych rozmów. Będziemy się starać dyskutować zarówno o kwestiach prawnych, jak i o kwestiach przyrodniczych, więc są to, uważam, pozytywy. Mamy takie poczucie, że no na ten moment Żabie Doły chwilowo są możliwie bezpieczne, choć całkowitej pewności nie mamy. No może z mniejszych pozytywów, czy wręcz pewnych rozczarowań, no ja osobiście odniosłam wrażenie, że pan wojewoda odnosi się z dużą rezerwą do kwestii rezerwatu na tym terenie, a to jest z kolei rezerwatu, czy innej, mocniejszej formy ochrony, a to jest z kolei rzecz, na której nam najbardziej zależy i z całą pewnością będziemy do tego dążyć. Strona społeczna dąży do wydania postanowienia o konieczności zabezpieczenia terenu Żabich Dołów, by do czasu rozstrzygnięcia sporu rozpoczęcie tam jakichkolwiek prac nie było możliwe. Po anonimowym donosie policjanci z Mikołowa uratowali 6 psów, które w skrajnie złych warunkach przebywały w jednym z domów jednorodzinnych w Orzeszu. Zwierzęta były wychudzone i miały liczne choroby pasożytnicze. One w tej chwili przebywają w rudzkim schronisku, a policjanci zbierają materiał dowodowy, który pozwoli na przedstawienie zarzutów 31-letniej właścicielce tych psów oraz jej konkubentowi. Znalezione w miejscu przetrzymywania psów maszyny i przedmioty wskazują, że zwierzęta były wykorzystywane do nielegalnych walk. Kobiecie i mężczyźnie grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Studenci katowickich uczelni rozpoczęli juwenalia. Z rąk prezydenta Katowic przedstawiciele samorządów studenckich odebrali symboliczne klucze do miasta. O tej chwili stajecie się gospodarzami tego miasta i pamiętajcie, że jak będziecie zwracali mi ten klucz, żeby było posprzątane. Świętowanie rozpoczęło się tradycyjnie od korowodu, który przeszedł ulicami Katowic. Humory dopisywały dziś wszystkim. Przez całe liceum marzyłam, żeby zacząć studiować i iść na juwenalię. Zostawiam się na dobrą zabawę, na pewno. Zdecydowanie. No. Wiedziałam, że to powiesz. Tak, na dobrą zabawę. Idziemy pierwszy raz, więc chcemy się przekonać w ogóle, jaki to jest klimacik i dobrze się bawić, odpocząć troszkę. Na uczestników przemarszu czekała scena w Parku Powstańców Śląskich, gdzie odbyła się dyskoteka pod gołym niebem. To tam studentów przywitali przedstawiciele miasta i wszystkich uczelni. Główne wydarzenia juwenaliów rozpoczną się w czwartek w Parku Leśnym na Muchowcu. Z już samym oficjalnym i najważniejszą częścią juwenaliów będzie zwieńczenie, czyli same koncerty, które będą trwały od czwartku do soboty. Łącznie wystąpi ponad 20 artystów. Szacuje się, że w tym roku w juwenaliach udział weźmie nawet 50 tysięcy osób. Od średniowiecza miasta oddawały swoje klucze studentom, mimo że to wydaje się kompletnym szaleństwem, żeby takiej ekipie powierzyć miasto. Może pan prezydent dobrze robi, że opuszcza to miasto. Ale to jest niezwykle ważne, żeby sobie przypomnieć, że studia nie są tylko nauką i pracą i zdawaniem egzaminów, bo jesteście w fazie najfajniejszego żywiołu życia i bycie studentem w naszych wspomnieniach to jest najczęściej najlepszy okres swojego życia. W katowickim Parku Leśnym zagrają m.in. Margaret Szpaku i Rubens.